Witam serdecznie. Kosimy. Kosimy, kosimy, kosimy. Równo. Proszę Państwa, ponieważ mamy cykl z izolowanym piątkiem hetmańskim, jeżeli ktoś uważa, że kiedy mówię piątek, to mówię źle, to proszę zobaczyć skład Rady Ministrów. I tam jest minister, który uczy wymowy. Jak się nazywa? Gambit hetmański. Gramy gambit hetmański. Najlepszy David skoczek C3. Przechodzimy do obrony doktora Zygberta Tarasza. Debiut bardzo dobry. Debiut bardzo dobry dla młodych, dla średnich. Tutaj też widzimy. Spaski grał. Kasparow. No i tutaj też kaczoreczek. Tu uwaga. Żółty pion był i zostaje. Ważne jest to, co zostało, a nie to, co zeszło. To nie jest wymiana piona C4 za piona D5. Jest to wymiana piona w czerwonym kwadracie za piona w czerwonym kwadracie. Pion C4 z czwartej linii znika za piona E6, który zasłania gońca. Teraz goniec wyszedł i znowu są pokazane kwadratami piony, które zeszły. I tu biały się skiepścił, zbił na C5, proszę. Kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Czas minął, jak przysłowiowa konewka z okna. Nie bijemy tu. Hop, izolaczek. Hop, hop, izolaczek poszedł. Można różnie odchodzić, ale bijemy. I tu znaleźliśmy obieg do ataku. Od razu, klarownie, tak jak Państwo prosili, to rozegrałem partię rok temu i pokazuję tu siłę izolaczka. Atakujemy od stałego wolnego pionka. Nie tak jak moderniści mówili, że jak ten pion idzie do przodu, jest słaby. On jest silny. On tu zabiera pole konikowi, nie pozwala temu pójść. Tu mam gdzieś przygotowany taki wariant, o, że jak tu, to bijemy. Tam oczywiście te hetmany przy okazji. Chodzi tu, że powstaje słaby pion E3. Idee pokazałem. Idee są wiecznie żywe. Skoczek F3. Koniec C6 i G3. Próba przejścia do ataku Schlechtera Rubinsteina, ale mocno, mocno, mocno nieudolna. Normalne ruchy rozwojowe, chowamy króla. I wieża E8. Od razu tu naciskamy na tego robaczka. Strzałka pojawia się sama i to jest piękne. Koń A3, nie wiadomo, czy on z tego atakować, czy sprowokować do bicia. Do bicia nie sprowokuje, bo my wiemy, że goniec jest cenny, jest tu lepszą figurą, a zdwojenie pionków będzie trudne do wykorzystania, bo te dwa piony na linii A będą blokowały pionki A i B i nam to specjalnych korzyści nie da. Gdyby nam się, a ciężko jest te piony atakować, bo linia A jest zamknięta. No ale my kończymy rozwój. My jesteśmy w debiucie, nie będziemy wymieniać dobrze stojących figur za konia na bandzie. Koń G5. Proszę Państwa, gdyby przeciwnik nie robił takich ruchów, to ta partia by tu nie trafiła, a tak trafia, proszę. Koń się cofnął. No. Nie komentujemy. Tu H6 było dobre, ale gramy hetman E7. No, naciskamy. Wieżą hetmanem dwa razy. Hetman broni. Obronił. No to z drugiej strony. I druga wieża. Proszę. Wieża strzela na hetmana, wieża strzela na hetmana, koń wchodzi, dwa gońce strzelają na króla, koń wchodzi. Sama poezja szachów. Hetman C2. I proszę, kto widzi? Kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Poszły konie po betonie, co może.
A herbatkę mam gorącą. Zobaczę, może herbatkę gorącą mi się uda. Chociaż herbatka musi naciągnąć. Chociaż gorąco. Przez 10 sekund zdążyłem tylko jeden łyk. Tak, proszę Państwa, wszystkie dzieci biją. Hop. No ale tu dam szansę, oczywiście wszyscy Państwo to policzyli, ale jeszcze raz kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. Huknął. Uderzenie w najmocniejszy punkt. Nie można bić hetmanem. Nie można bić pionem. Co grać na hetman D2? Ja nie wiem, ale może Państwo coś tu wymyślą. Może coś wymyślą. Hetman odszedł na C4. I teraz łatwe. Robimy gabelki na dwóch. Partia skończona w zasadzie. Po 15 ruchu białych była skończona. No taka jest siła obrony doktora Zygberta Tarasza. No goniec bije. Wieża bije. Tu próba wzięcia, ale teraz goniec jest lepszy od konisia, ale będzie luźniej. Będzie luźniej i hop. Likwidujemy kongra i hop. To myślę, że zbije hetmana, my weźmiemy pion, nas zaskoczył. A on myślał, że my pożałujemy hetmana. Co sobie będziemy żałować? Mamy dwie wieże za hetmana i konisia, to jest dużo. Nam by wystarczyły dwie wieże. Absolutne panowanie, proszę, na linii siódmej. No dobra, ale on tu chce, to idziemy go matować. Hop. Idziemy go matować. H6. Król F8, tu chcemy pójść królem. Nie daje nam. No to co? Teraz już nie mogliśmy pójść, bo by krzyknął, że pozycja powtórzyła się dwa razy. Wziął piona. No i my też. Domykamy siatkę matową. Grozi taki nieprzyjemny szaszek. Król nie pomaga. Widział szacha. Ale my idziemy matować. Zdania naukowców są podzielone, można było się zasłonić skoczkiem. Proszę, jak król atakuje. Wszyscy kaczoreczkowi zazdroszczą, że on potrafi swoim królem atakować. I przeciwnik się załamał i nie chciał dalej grać. I zacnił, co i uczynił. Bo my tu wszyscy widzimy, co się dzieje. No widzimy po prostu, co się dzieje. No zobaczmy parę eksperckich wskazówek. Na D4 najlepszy ruch D5. Gambit hetmański. Nie boimy się. No, po debiucie stoimy trochę gorzej, ale teraz już, proszę Państwa, gramy obronę Tarasza. Obrona Tarasza to... Nie boimy się izolowanego pionka. Hop! Poszedł izolaczek. Proszę Państwa, no przecież nikt tu nie zagra. No to się gra B5. To taka ekspercka wskazówka. I wygrywamy. W partii koniś poszedł. I tak wygląda, tak jakby białe chciały zagrać nową, ładniejszą, no bo ustawiły wszystkie figury do następnej partii. No i gdyby poddał, to by mu pozwolił cofnąć pionki, bym
Myśmy zagrali, no więc trzeba być dżentelmenem. Ale on tu gra, a my na E2. Powtarzam, jeden z planów gry z wolnym pionem, izolowanym, hetmańskim. On nie jest wolny, a ktoś mnie pytał, co to jest wolny pion, ja odesłałem go do książek dla początkujących, bo tam jest definicja. Ale izolowany pion, jak pójdzie do przodu, to możemy naatakować pionka sąsiedniego na linii, na sąsiedniej linii. I on jest, on faktycznie nie jest odstały, ale jego, ale nie ma wsparcia, nie może iść do przodu, zachowuje się jakby odstałym pionem. Tu przeciwnik zgubił dwa tempa. Proszę Państwa, jeszcze nie ma wygranej. Proszę. Podciągamy wieżę figury. Pełna mobilizacja figur. Dopiero to posunięcie przegrywa. Tu oczywiście trzeba znaleźć wygraną. Wygrana jest kombinacyjna, jak mawiał Ksawery Tartakower. W tego typu sytuacjach, pozycjach kombinacja jest tak naturalna, jak uśmiech dziecka czy kaczoreczka. Jak Państwo wiedzą, kaczoreczek zawsze się uśmiecha. Bijemy. Tu nie trzeba dużo liczyć. Tu nie trzeba dużo liczyć, bo pionka bić nie można. Zaatakowany pion E2, zaatakowany hetman. Hetman musi odejść. Nie ma żadnych wtrąceń gońcem na C6, bo wisi hetman. A jak wisi hetman, to wisi hetman. I nic złego się nie dzieje. Hetman C4. I widełki. I powinno być podziękowanie. Tu przeciwnik w tym momencie powinien wyciągnąć rękę, no ale przez komputer to trudno, bo Państwo wiedzą, że teraz są takie z plexiglasu tworzywa, żeby ten mały wirusik nie przeskakiwał, więc nie można sobie podać ręki, więc grał dalej. Bez figury, bez kontry. Przykład realizacji. Wymiana. Wymiana. No i prędzej bym śmierci się spodziewała, nie to, że on tutaj od... Proszę Państwa, dwie wieże są lepsze od hetmana. Szczególnie takie wieże. A my tu mamy jeden problem z rozwiązaniem. Skoczek. Ta wieże same wygrywają bez skoczka, tylko trzeba pionka gdzieś przesunąć, żeby ulubić dla króla. No, trochę czarny tak sobie niefrasobliwie zlekceważył, trochę się tak, no, niepotrzebnie zlekceważył przeciwnika. Każdy ma prawo grać do końca. Tutaj zwracam uwagę, że po szachach król idzie na pole innego koloru, co hetmanowi odbiera szach. I tutaj ten hetman już nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Ktoś powie, no przecież mógł wziąć konisia. No mógł. No przecież mógł dać szacha. No mógł. Ale teraz się kończyło, także... Tu po hetman E8. Hetman nie jest w stanie obronić pola H2. To oczywiście mata nie ma. Mata nie ma, król goni, ale nie dogonił. Czysta, logiczna. A. Autor bardzo ładnie gra, dziękuję za uwagę.